jednym meczem rozegranym więcej. Tyszanie na pewno tutaj będą walczyć o kom... A teraz zmarnowali dobrą okazję Tyszanie, chociaż dalej w posiadaniu. Krążka zbita, guma przez Gościńskiego. Gramy dalej. Padakin, zamieszanie, ale mrozi krążek Krasanowski. Pędza się Łyszczarczyk. Lider punktacji kanadyjskiej swojego zespołu uderzył. A tymczasem Padakin lewą stroną. Padakin, no uciekł. Gustav Berling, jest akcja, odegranie na środek. No i teraz już złapał do raka Krasanowski, chociaż Komorski. No i gol! Krasanowski nie zdołał poprawnie interweniować w tej sytuacji. Gdzieś ten krążek mu się zagubił za plecami i ląduje w siatce. Mamy 1-0. Zdobywcą bramki Filip Komorski. Jeszcze próbował ręką ruszyć Filip Krasanowski, no ale był tak ustawiony, że wsadzają krążek, odebrali gumę, ale to Kaskinen teraz oddaje strzał z niebieskiej. No teraz Krasanowski stał na nogach, ale jest świetne podanie i okazja dla Krakowi. Świetnie broni Tomasz na przewadze jednego zawodnika. Pokaże za uderzanie Lundgrena pod koniec tej drugiej. Ładnie popis technicznych umiejętności Kasperlika, strzał pewnie łapie, ale Rac już wprowadził krążek w tercję rywala. Rac objechał Krasanowskiego. Bizacki i co? Gol! Gol, ależ dużo pecha Komar Krakowi, a fura szczęścia GKS-u Tychy. Mamy 2-0, Olaf Bizacki wrzuca gumę, ona gdzieś odbita. Zobaczmy na powtórce, gdzieś zbity krążek, chyba przez zawodnika z numerem 12, Michała Jaracza. 9 sekund do końca tej drugiej tercji, pociecha. No i teraz pewnie celny, który tylko napędza atak gospodarzy, Jeziorski. Świetne podanie Jeziorskiego, ale nie trafia Łyszczarczyk. Jeszcze dobitka, poprzeczka i Krasanowski łapie gumę, ale Latal. Dobrze ustawiony defensor GKS-u Tychy, a teraz poprawka. Przy nim Łyszczarczyk. Latal, nie trafił tam przeciwnik bodniczkiem. Kolejna próba uderzenia gdzieś kroki. Upadł Łyszczarczyk, a już jesteśmy tutaj w drugiej tercji. Lundgren. No, udało się gospodarzom krążek prowadzić. Łyszczarczyk, świetne zagranie, ale nie trafia z backhandu Jeziorski. Mocno wyrównane, ale jeżeli chodzi o Komar Krakowie, błędów zdecydowanie więcej. Na opadkę kija rywala, to jest kontratak 2-1. Mroczkowski, dobrze. Dużo miejsca w środku, strzał prosto w Tomasa Fucika. Zatrzymać akcji przy bandzie Jeziorski. No, upadł arbiter, tu cieszy kibiców, a Komorski miał coś sobie do wyjaśnienia. Rac. Strzał z ostrego kąta, a teraz Nilsson, odbija Krasanowski, ale krążek w grze, nie ma bramki. Krężelok, prosto w Fucika, okazja na zdobycie bramki. Łyszczarczyk, przeszkadza mu rywal, ale Łyszczarczyk odgrywa do kolegi, a ten do pustej bramki pakuje krążek. Mamy 3-0, świetna asysta Łyszczarczyka. Mecz już, myślę, możemy uznać za zakończony. 49 sekund do końca spotkania. W wyjeździe z Jastrzębiem o 18 w piątek 27 października. Natomiast Krakowia